Tryb Life Steal polega na tym, że gdy zginę, tracę jedno ze swoich 10 serca. Jak stracę wszystkie z nich, dostaję bana. Jednak gdy mi się uda zabić gracza, otrzymuję jedno dodatkowe serce. Głównym celem Josha, bo pod takim nickiem grałem, było zdobycie całej netherite'owej zbroi oraz osiągnięcie 20 serc bez grindowania itemów. Oznacza to, że wszystkie drogocenne itemy mogłem uzyskać tylko i wyłącznie od innych graczy, oczywiście ich zabijając. Jednak jak miałem to zrobić, zaczynając dosłownie z niczym? Żeby już nie przedłużać tego wstępu, powiem tylko, że na 50 tysięcy łapek w grę pod tym filmem wróci, uwaga, rapy SMP w odsłonie, jakiej jeszcze nie widzieliście. Po wejściu pojawiła się informacja na czacie, że wbiłem po raz pierwszy na ten serwer, przez co od razu ktoś postanowił wysłać mi prośbę teleportacji do niego, a jeśli dobrze mnie znacie, postanowiłem polecieć od razu z grubej rury i to zaakceptować. Przygodę Josha, czas zacząć. Uwaga. Nie! Jak widzicie, kompletnie mi się to nie opłaciło, bo zaliczyłem swój pierwszy zgon zaledwie w ciągu kilku minut od wejścia na serwer. Czyli straciłem już jedno serduszko od razu na start. Liczyłem, że chociaż będę mógł gdzieś uciekać, że będę mógł pobawić się w Manhunta. O kurde. Pomimo utraty swojego pierwszego serca, postanowiłem spróbować po raz drugi i po napisaniu zachęcającej wiadomości na czacie, przeteleportowałem się do kolejnego gracza. Lecimy, próba druga. O! Dobra. Jest ktoś tu? Jest ktoś tu? Nie ma nikogo. Czy jest? Dobra. Dobra, jestem w jakimś miejscu. U góry coś może być, ale nie wiem, czy powinienem to sprawdzać tak szczerze w tym momencie, w tym etapie rozgrywki. Dobra, wykopmy na razie pierwsze drewno, zdobądźmy jakieś toolsy, żeby czymkolwiek w razie czego się bronić, ale mam już 9 serduszek, więc mam mocno trudnioną rozgrywkę. Po zdobyciu podstawowych narzędzi bardzo zależało mi na drobieniu serca, które straciłem na samym początku, więc znowu napisałem wiadomość na czacie, aby ktoś chciał się do mnie teleportować, jednak tym razem to ja postanowiłem się wcielić w rolę zabójcy. Dobra, tepam tą osobę i zobaczymy, czy ja się przypadkiem do niej nie tepnę, bo nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Dobra? Niestety przez to, że stałem na krańcu kratki podczas teleportacji i okazało się, że... Ej, jest coś tam na dole! A chcę, pokazuje mi sojusz. Dobra, chyba zaryzykuję i lecę na niego. Lecę na niego. Dobra, mam z niego jedzonko. A bo tu jest główka i trzeba zjeść to, żeby dostać serce? Dobra! Okej, nie wiedziałem, że w taki sposób to działa na tym serwerze nawet. Czyli odzyskaliśmy to nasze jedno stracone serce. Nie jest aż tak źle. Potrzebuję jednego żelaza na tarczę i trzech żelaza na wiaderko, żeby potem robić ewentualnego water skilla. Jakbym miał jakąś walkę podniebną lub miałbym się do kogoś tepnąć i potem zaskakiwać z czyjejś wieży i robić tak zwanego... Watera. Ja mam jakiegoś cave'a, ale wątpię, żeby tu było żelazo. Po zdobyciu tego, co chciałem, przypomniało mi się powiedzenie do 3 razy sztuka, więc przeteleportowałem się do gracza, którego nick możecie zapamiętać do końca tego odcinka. O Jezu! O nie! Ile mobów? Nie, 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 nie. A nie! Czemu? Czemu, szkielecie? No nie wierzę w to. Czemu mi tak mało HP zostało i zginąłem? Ale nie straciłem serca. Za to po tej niefortunnej śmierci postanowiłem trochę zmienić plan działania. A tak znowu zdobywać te wszystkie itemy, są toolsy, żelazo i tak dalej. Nie wiem, czy mi się chce samemu tak grać i od początku zdobywać to, co przed chwilą straciłem w taki niefortunny sposób. Więc nie wiem, czy nie napiszę do swojego ziomka w sumie. No, zrobię to chyba. Hello, John. Siemaneczko. I tak rozpoczęła się wielka, legendarna i niepowtarzalna przygoda Josha and Johna, której celem był wspólny podbój tego serwera Lifesteal SMP. Dobra, 8 wejna mam. O, to będziemy już mieć. Dobra, widzimy w taki sposób, fajny. A dojdziemy do góry, czy nie? Tak. Pa, no to normalnie. Kurde, no. Papuga!
Dobra, mam dwa kolejne nasionka. No proszę, chociaż ta papuga. Jest za pierwszym razem, mam. Niech to będzie papuga Josha i Johna o nazwie JJ. JJ, ej, pasuje. JJ, JJ, Josh, John. Dobra. Ktoś chce się do mnie tepnąć. Has requestu, teleportuju! Chce się do nas tepnąć! Czekaj, okay. Set home. Biegnę Josh. Zamknijmy, albo nie wiem, zrzucimy go, czy co robimy? O, tepa! Nie, jakiś inny się tepa. O, ale on ma rangę ultra. O stary, dobra, jak coś to uciekamy. O nie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wszystko ma, wszystko ma! John, uciekaj, 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 John, uciekaj, nie, do niego. Stoi w miejscu. Skąd dobra, wiesz? Idę za twoją papugą, idę za dobra, twoją jesteś, papugą, jesteś, jesteś, jesteś. Bo on może mieć perły. Ej, a co jakbym się poświęcił? Tutaj odłożył wszystkie itemy. O, jest tu! O, czego? Ty też cyka perły chyba za nami! Tak, miał. Cyknął, cyknął, czy to ty straciłeś HP? Nie, on cyknął, on cyknął. Ej, chyba cyknął drugą. On do mnie idzie. Tak, tak, za tobą jest gdzieś. Jest cały netherite'owy, on nie... Cykam, dobra, nie trafił perłą, nie trafił perłą! Robię w górę, w górę! On ma tutaj, więc nawet... Uciekaj! John! Robię w górę, w górę! Nie może on będzie chciał perłę! Czekaj, czekaj. Idzie do góry czy nie? Tak, idzie do góry, ale on ma totem! Jak go zepniesz, to on i tak nie zginie! John! Tutaj! Idę, idę, gdzie ty jesteś? O, widzę! Zobacz! I czekaj! Zrób platformę, ja się do ciebie tepnę! Tepnę się do ciebie może! Tepnij, tepnij, tepnij! Dobra! Idzie, skakać na niego? Czekaj! Czekaj, ja robię akcję! Co jest? Nie po... Spadł! Spadł! Watera zrobił, zrobił watera, watera, watera zrobił. Stwierdziliśmy, że dalsza walka nie ma sensu, skoro gracz był wyposażony w totemy, więc poszliśmy na home i kontynuowaliśmy naszą przygodę. Siema, siema John, siema John, dobra, uciekamy. Poeksplorowaliśmy trochę terenu i wybraliśmy się na serwerowego spawna. A ja, twoja papuga się tepnie? Mam ją na grzbiecie, normalnie, kozak. Ty, a ty widzisz, co ten chłop ma w łapie tu? I czekaj! Diamentowego seta rzuca! Złapałem diamentowego seta! Masz? Patrz na mnie! O kurde, masz. Co jest? O, chce się zabić! Nie wiem, bo on tego tej Ery. A, bo on chciał... Dziewczyna, wiesz, tutaj... Jego dziewczynie chciał diamentowe części czy coś, albo znalazł sobie dziewczynę na serwerze, a my... Dobrze, John! John! Josh and John. Aż w końcu przyszedł czas na nasz pierwszy niecny plan zdobycia lepszego ekwipunku bez wykopywania surowców w jaskiniach, jak przeciętny gracz. Zbudowaliśmy olbrzymią wieżę na 272 kratkę, a na niej platformę, która była potrzebna nam do planu, który polegał na... A zresztą sami zobaczcie. Skok na 3 kratki, ja po prostu tu tepam i od razu skaczę tutaj. Tuju, mam. Dobra? Dobra! Nie, zlogał! Zlogał! Nie! Strzeliłem do niego i były 3 sekundy. Były? Albo poszedł na spawna, albo gdzieś. Masz jego nick? O! Ej, zaznawał się! No co? Trafiłem go, trafiłem! Czekaj! Laga ma! Co spadł! Jest? Spadł! Spada! Tepnij się, tepnij się! Zginął, 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 zginął! Dobra, 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 dobra! Tepa, 27, Josh! Nie tepłeś, źle wpisałeś nick! Aaaa, nie, John! Szybko, Josh! Dobra, szukaj, 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 jestem! I co, itemy! O! Itemy? O gościu, nice. Dobra! Mamy pierwszy, o gościu, mamy pierwszy staw. Plan wyszedł idealnie, jednak Josh and John byli na tyle chciwi, że postanowili zrobić to jeszcze raz, jednak tym razem... Ma całego sedzie! Strapowałem cię! Ma całego sedzie! Strapowałem cię! Spadam! Spadł, spadł! Spadł! Zginął? Zginął! Co ty gadasz? Szybko, czekaj! Idź za homa, idź za homa! Nie, jest tu, jest tu, jest tu! A nie, jest tu! Jednak. Ej, on przeżył, jest, to? Nie wiem. Ej, przecież pisało! Nie. Jest tu, bez kitu! Idę na spawna! Ograłem go homem, uciekam! Widzę cię! Chcesz tepnąć się do mnie? Nie, nie zdążę! Spróbuj! Tepłem szybko! Jest! Siema! Ja pierdzielę! Jak on przeżył? No... Ej, on... Ej, trema i totem! Uciekamy! Co ty gadasz? Co robimy? Dobra, spawn! Ja mam 12 spawn. Sekund PvP, dobra, ja ucieknę spokojnie. Rób klocki jakieś po tej wieży. Robię. Nie, dobra, nie widzi mi na render distance, idę na spawn, na szybko. Spawn. Jestem spawn. Na spawnie. Dobra. Zrobiłem ci oszusta. John, no wiesz co, nawet mamy podobnie na imię, a ty trochę oszustem. Ej,
Ale straciłem chyba papugę. Nie, w takim razie F dla JJ'a w komentarzach. No, no, ale ten koleś, co nas bił, jest tutaj na spawnie. Dobra, jolo! Jest, był na spawnie. Tak mi się wydaje, że chłop o Nikulotsu nas bił. I tutaj on... Ja mogę pójść na Homa i w sumie zobaczyć, ej, bo... nie idź na Homa. Jest tam? Wpisałem spawn. Jak ty powiedziałeś, że on jest na spawnie? Jednak nie jest na spawnie. O, jest twoja papuga! Co o, wróci dałeś? JJ! Co jest? JJ! Ona po prostu lubi wysokości. Ty, gdzie ona leci? Patrz. On prowadzi nas gdzieś. A nie, jednak robi bungee. A nie, o, wraca. Jej, jaka mądra, co jest? Rzuć mi w ogóle te... I usiadła, co jest? Dobra, dobra. Nie zaliczyło! Ma totem! Ma totem! Ej! Dobra, skaczę za nim! Skaczę za nim! Widzę go! Zrobiłeś matera, czy nie? Zrobiłem pajęczyny. Gonimy go? Ej, nie ma go już! Dobra! Jest tam, pod! Szybko, dobra! Zostaw tą wodę, lecę w tą twoją wodę! Dobra, biję go! Idę do ciebie. Dałem hita. Nie, nice! Mamy go! Mamy to. Mam główkę. O, jeszcze jajko mam, boom. Dobra, uwaga. Mam, 11. Nice. Nieźle. Byliśmy tak podjarani zdobyciem kolejnych itemów, że postanowiliśmy... No zgadnijcie co. Dokładnie. Dawaj go! Uderzył! Dostał? Zedam! Naprawdę? Dobra, to co, skakać? Ja skaczę. Dobra, skacz, ja idę na Homa. Uważaj tylko. Masz to? Ej, on tu jest! Czy do duszek? Do duszek! Dobra, mam go! Mam! Mam dwie części netherite'owe! Gdzie nice. Jest reszta? Czekaj, ale gdzie jest reszta? Czekaj, rozejrzyj nie się! Ej, no ale jakim cudem? Bo tu część... Na pewno omył jeszcze więcej. Może on o klocek się rozwalił. Czekaj, idę do góry. O, mam! Mam! Masz? Nice. Czekaj, jeszcze patrzę, czy przypadkiem... Nie mam główki, ale czekaj, jeszcze... Na początku tego filmu mówiłem, żebyście zapamiętali nick pewnego gracza. Możecie napisać w komentarzu, czy pamiętaliście jego początek, a mówię teraz o nim, ponieważ... Tu jest typ, który mi wykopał dziurę! Zrobiłem... Ej, bądź gotowy! Jest! Spadł! Na dół! Nie ma na to. Się od razu. Ale w locie? Nie, jest! Biję go na dole! Ale... Ty, on mnie bije jednak! Tepaj szybko! Mogę? Tak, może szybko! Kurde, nie mogę teraz, czekaj! Nie, ja się gdzieś tepłem! Nie! Ja wpisałem TP accept, a tepło mnie do tego gościa, co ten... O nie! Bo myślałem, że ty wysłałeś, a to ktoś mi wysłał w tym czasie. To uciekaj. Nie mogę, jestem zamknięty w obsydianie, nie mam diamentowego kill-offu, blokuję się. Może przyszyję. Kurde. Dobra, zrobię to. Zrobiłem to! O kurde! On tu jest na dole! A nie, to ty! Po tylu próbach zdobycia w łatwy sposób super ekwipunku, karma musiała w końcu do nas wrócić. O! A, Stevie. To zabijmy go ten, nie strzycaj go. Nie, bo tak nie dostajesz kufa. Spadła! A z której strony to jest? Aaaa! Co się stało? Spadam! Co się stało? Nie! Padłem! Padłem! Tepnął kolegów! Iść na spawna czy nie? A ten Stevie bez itemów tepnął ich! Tepnął, o kurde! Czyli karma jednak to w końcu do nas wróciła! No 500 IQ! Po chwilowej naradzie Josh and John wymyślili nowy plan, który polegał na tym, że John oddał Joshowi cały swój ekwipunek i zaczął teleportować się do innych graczy. Po każdej teleportacji do jakiegoś gracza, John oceniał sytuację, czy Josh jest w stanie wygrać z nim walkę, a jeśli według niego było to prawdopodobne, to teleportował Josha do siebie. Jeżeli nic nie zrozumieliście, to po prostu oglądajcie. Chcesz tepnąć? Dawaj. Dawaj. Ja go nie mogę... bo ja nie mogę go teraz bić, bo... Dobra. Cię pobiegłeś? O, widzę cię. Ej, mam full diaksa, chcesz? No. Dawaj. Tepaj. Jazda! Bij go, uderz go! Czego mam go bić? Dobra, już uciekaj! O, nie miał szybko łódków tylko. Tylko ja nie mam łódki. Łódkę robię. Zabiłem!
Nice! Gościu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ale kozak, gościu, dobra, nadrobiliśmy. Użyć? Tak, tak, używam. Dobra, no? Używam. Stakujemy mnie to trochę. Patrz, ile diamentów, jeszcze chłopmy 15 diamentów, nie? No. Tepaj, tepaj! Tylko tepnij jak coś. Tepaj? Tak. Tep, uderz go! A ja zapominam, że ja mam uderzyć. Okej, okay, jest. Uważaj! Pierwszy cyklu! Co? Nice! Co? Dobra. Co? Co? Poszło, ma jakieś netherite'owe, miał coś! Ej, o, tu jest! Ty kolegów, uciekaj! On tepnie kolegów, uciekaj! Czekaj, 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 bo tu jeszcze skrzynka jest! Dobra, zbieraj itemy i uciekam. Ja też uciekam. Patrz, patrz, chcesz się zdziwić? No! John! Gościu, Josh! Perły, gościu! Do, o! Jeszcze. Oj! A teraz chwila przerwy. Spokojmy, spokojmy, tak. No, spokojmy. Ej, dobra, ja mam 4-3, 4-3, 3-3 i 3-3 diamentowe i to jest... No, no. Jeszcze mam na za... tego mieczyka. 14 peryl?! Po zdobyciu takich dobrych itemów z osoby, która spanikowała i nie zdążyła założyć na siebie seta po tepnięciu Johna, nabraliśmy naprawdę olbrzymiej pewności siebie. Tylko nie do tamtych, nie? I uważaj. Tep, dawaj, dawaj chyba! Nie hitą mnie, kurde! Kurde, zepsułem parkour, ale może mi nie hitnie. Dawaj! Robię! I biegnę w niego. Jestem. Hitłem mnie. Ale odsuń się, odsuń, uważaj! Zabiłem! Nice! Zabiłem, nice. Wiesz to! Przepraszam, że cię hitłem, ale tak podszedłeś! Nie stało! Dobra, czekaj, odsuńmy się, odsuńmy się! Nie wierzę w to, gościu! Dobra, 15 serc, 15 serc! Nice! To mnie tepi do czuły. A, bijemy. Ale ma itemy jakieś? Ta ma. Jakie? Czekaj. A. O! Czaj, 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 wyrobię. On ma całego netarytowego seta. Ostatnia kartka. Uciekłem, chcesz się tepnąć? Możesz teoretycznie próbować. Możesz ale próbować. Ale podsiłem czy nie? Nie! Tep... O, nie tepniesz już. Tepłem? Tepłem? Jestem! Tak! Czaj, bije go, bije go, bije go. Ja nie wiem, jak to walę go. Dobra, dobra. Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! Serio? Tak! Ej, zaraz mi depasz. O kurde! Nice! No ja się poświęciłem, bo... Aha! Co się stało? Ej, on się pojawił i zgarnął itemy! Co? I on ma itemy z powrotem! Tepnij się! O nie! Tepłem. Nie, dobra, straciliśmy to. Czy ja mam jego główkę? Szkoda, bo mielibyśmy drugiego netherite'owego seta. No ale w sumie nic nie straciliśmy oprócz mojego jednego życia, nie? Po nie do końca udanej akcji wydarzyła się jedna z najśmieszniejszych sytuacji tego filmu. Zaraz zobaczycie dlaczego. O kurde. Dobra, nieważne, ja umarłem. Czemu? Wskoczyłem do lawy, bo to jest... Tu byś nie przeżył i chciałem, myślałem, że tu będzie coś dalej, ale nic się nie stało, ja nie straciłem serduszka nawet. Mówiąc jedna z najśmieszniejszych sytuacji tego filmu, nie miałem na myśli skoku Johna do lawy, a to, co wydarzyło się po jego śmierci. Nie, mam 8, nie straciłem. Dobra, ja mam 16. Ale potem ci nadrobimy, wiadomo, nie? Jakaś typiara chce ze mną mery. Co ty gadasz? No, pewnie, że biorę. Dawaj, John. John nie ma dziewczyny. Patrz, na czacie! Ej, on może się do mnie tepać teraz. On może się do mnie tepać. Dobry film nie powinien być przewidywalny, a powinien zaskakiwać. Jednak to, co zrobił Josh, niestety nie będzie dla was zaskoczeniem. Zabijam ci dziewczynę! Ja idę na spawna, bo on będzie używał TP-ka. Dobra, zabijam, ja... zabijam ją, zabijam. Jak on ma jakiegoś dobrego seta w ogóle? Nie, no ja mam cały miecz. Ale nie zbij. Ale patrz, jak długo. Nie, on mnie nie może bić. A jak on tak długo żyje? On musi mieć bardzo dużo serduszek chyba. Ale uważaj! Knopuję cię! Dobra! Zabiłem! Nice! Dobra! Szybko! Ej, nie, 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 bo weź te itemy, bo do mnie będzie się tepać, ja uciekam! Joe, zabiłem ci dziewczynę! Epicko jest, serio! I 17 dobra, serc! Jak się rozwieść? Okej, okay, Mary Divorce. Dobra, mamy to! Nickname kolejnej osoby, do której John się teleportował, powinniście już bardzo dobrze kojarzyć. Ja jestem. Dawaj! Sorry, już? Tepłem czy nie? Nie! Sekundę za późno. Nie mogę, nie mogę, hitujemy. Cyknąć perłę może? Albo... Tak, 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 jesteś gotowy? Cyknij, cyknij! Tak! Tepłem? Jestem, jestem! Tak! Tepłem. I
uciekaj! Uważaj, 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 uważaj! Nie, ja go leję, ja go leję! Ale ja mam lepszy miecz! Wiem, hituj go! Ej, ale łódkę zrób! Ucieka wodą? Tak. Dobra, robię łódkę. Dopływam. Czekaj. Hitałem go! Będę twoim kierowcą! Będę twoim kierowcą, siadaj! Dawaj! Leć! Dobra, jazda, skaczę! Hitałem go! Nice. Hitałem go! No chcę do ciebie wsiąść. Hitałem go! Hitałem go! Jazda, John! Hituję go! Pięknie, John! Sikierki! Ja zabiłem go! Co? To jest John Power, John Power! John Power, John Power! John Power. Ej, ten się znowu, co jest? On tu jest! Nie, masz itemy! Mówiłem ci! Jak on to robi? No nie jest jakiś wybitny, no ale... Coś kłamiesz chyba, czekaj. Trzy... No, gdzie niewybitny? Dwie części, 4-3. A no jeszcze serduszko. 18. Nie, no dobra, jazda. Aż w końcu musiał nadejść moment, że Josh and John natrafili na godnych siebie przeciwników. Dawaj, dawaj! Kurde, założył. Ale nie założył całego, co on robi? Nie! Założył. Czekaj! O, potem... Potkę, siłki wypił potkę, uważaj! Czekaj! Dobra, ja podam na dwa hity jak coś. Mam jedno serce, ustawię tu set home'a jak coś. Ja wziąłem ci jednego i na czas nim gram. Kurde! Perłę nie trafiłem, czekaj. Ja uciekam, co? Ale ten ma, ej, ten ma, dobra, ja też muszę uciekać. Dobra, uciekaj się, ja mam tu set home'a jak coś. Bierzemy dwa sety i robimy oro teraz. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, oni szukamy go. Są! Dobra. Nie, bo ja padam. Nie. Czekaj, bo ja mam te 8 serduszek i... Tylko perwę do ciebie jak coś. Dobra. Próbuj diamentowego dropnąć. Dropnie, dropnie, dropnie. Cygno perłę. Zabiliśmy! Szybko zbieraj. Dobra, dobra, tylko wiesz, pilnuj, bo ja mam te małe serce. Ty, ty uciekaj, uciekaj, no. Dojeżdżamy go, dojeżdżamy. Dojeżdżamy. Ucieka! On musi mieć krótkie całego jak coś. Czekaj, bo ja tu mam... Cyka perła jak coś. Cyka. Kasz? Tak. Idź na niego, idź na niego. Trafiłem go! Cyknął kolejny tam. Gdzie cyknął? Widzę go, widzę go. Czy nie? Tak. Już nie mam tyle logoutu. Cyknął albo zlogał. Kurde. Ale ich zaoraliśmy, serio. No, no. On był jakiś wybustowany, pay to win czy coś, ta. Nie? Hitnij go z łapki i zrobimy z nim kontakt. O! Nie mogę. Jak to? O, jest! Jest! Jest, mamy. Ta. Dobra, je, teraz jest mój. Teraz umarł, co jest? Ej. No to mam 19, stary. Nie ma trapa, tapaj. Dawaj. Maskita Strange'a. A go pamiętacie, a dokładnie to ją? Tak, to była Mikolsa, z którą się rozwiódł i wiecie co? Chyba znalazła sobie nowego. Tepnął kolego, uciekaj! Uciekaj! Okej, nie ma tych. Uciekniesz? Zobaczmy zaraz. Nie, nie ucieknę, maskita. Go, gonicie na speedzie. Masz perłę czy nie? Nie, nie mam. Dawaj. Nie wiem jakie ma itemy. Nie ma seta! Zabiłem. No, to co? 20 serduszko. John. 20 serduszko. I tym właśnie sposobem udało nam się osiągnąć cel tego filmu. Zdobyłem całą netherite'ową zbroję, osiągnąłem 20 serduszek i zdominowaliśmy naprawdę wiele trudnych walk. Jednak Joshowi and Johnowi dalej było mało i postanowili oni po raz ostatni tepnąć się do kogoś i faktycznie był to ostatni raz, ponieważ... Jest full... Walimy go? Polak. Próbujemy, dawaj. Ten, tarcza. Ja nie mam tarczy. Oj, kurde, wpadłem gdzieś. Wyleję ci wodę ci wylewam. Popływaj, wylałem ci tu w bok jeszcze. Czekaj. Dobra, wyszedłem. Ale co jest? Mam dynię przed... Ja mam trutkę na sobie. Ej, ja też! Dobra, ej, co jest? NIE! Przeżyj, proszę. Cio? CO?! Dobra, to jest jakiś pay to win. Co się dzieje?
Wow! Zajmuję. Nie no, uciekaj. Nie gij. Dobra, hold, wpisuję. Uciekaj. No dobra, więc to by było na tyle. Jak widać, takie mamy ekwipunki, cały netherite'owy set, więc można powiedzieć, że udało się zdominować. Tak jak mówiłem na wstępie, na 50 tysięcy łapek w górę wróci rapy SMP, a na 75 tysięcy łapek w górę, to mówię wam teraz, druga część, drugi film, kontynuacja przygód Johna i Josha. John and Josh team. Żegnam was, widzowie, z tej strony był John z wami dzisiaj w odcinku. Teraz ty, Josh, możesz się pożegnać. Goodbye.